Ta ścieżka zabierze nas przez górę. Moi ludzie korzystali z tych dróg, dopóki Sowieci nie przybyli i zaczęli kopać. Co oni tu znaleźli? Coś, co ich zaciekawiło. Użyli maszyn i ładunków wybuchowych, aby kopać głębiej, wyrządzając dużo szkód. Wiele starych dróg zapadło się, ale teraz jest bezpiecznie. Cóż, przynajmniej tak było. Nie brzmi zachęcająco. Trójca musiała znaleźć stary sprzęt górniczy. Próbują dokończyć to, co zaczęli Sowieci. Nie ma innego przejścia. Obawiam się, że już go nie ma. To komplikuje sprawy. W czym tkwi problem? Mamy opóźnienie. Chwila, przewody są zardzewiałe, ale myślę, że mogę je obejść. Prawie... Zawalą całe to miejsce. Sowieci zniszczyli większość starych ścieżek. Te maszyny nie nadają się do delikatnej pracy. Musimy przejść niezauważeni. Tak, ale musimy się śpieszyć. Jeśli... Szybko! Znajdź Sofię! Powiedz jej, że trójka jest tutaj! Jacob, słyszysz mnie? O, niedobrze. W porządku! Mogę przywrócić zasilanie do konsoli. Nie wrócimy tam, skąd przyszliśmy. Musimy naprawić tę windę. Wiem, chwila. Spróbuję czegoś. Szlak, winda się zacięła. Tor wygląda na zardzewiały. Dobra, rozejść się. Znajdźcie coś do odblokowania windy. Tak jest. Widzę intruza! Jacob, słyszysz mnie? O, niedobrze. Może uda nam się uruchomić windę. Musimy się jakoś dostać na górę. Czekajcie, chyba mogę... W porządku, mogę przywrócić zasilanie do konsoli. Nie wrócimy tam, skąd przyszliśmy. Cholera! Szyk patrolowy. Oczy dookoła głowy. Obrona! Widzę ją! Muszę sprawdzić panel sterowania. Szlak by to. Co teraz?
Przyda się. Tam muszę się dostać. Może jeśli przetnę te liny. Zwracam się z prośbą o... Czy to jest część zaginionego miasta? W głównej jaskini zainstalowano... Znów jesteśmy rozdzieleni. Mam nadzieję, że Jacob żyje. Nie wiem, gdzie dokładnie się znajduje. Ot, cała historia mojego życia. Walczę o przetrwanie, ale o dziwo jestem pełna nadziei. Wszędzie wokół widzę niesamowite ruiny. Pewnie są częścią zaginionego miasta proroka. Co jeszcze jest prawdą? Boskie źródło. Czy ono naprawdę tu jest?
O nie. Ona chyba miała rację co do zaginionego miasta. Źródło musi być gdzieś tutaj. Ta ściana wygląda jakby postawiona. Towarzysze. Nie wiem, co innego mogę tu zrobić. Im szybciej się stąd dostaniemy, tym lepiej. A, dalej cisza w radiu? Tak, sygnał blokuje kupa skał i lodu. Przy odrobinie szczęścia dojdzie do nich zakłócony sygnał i domyślą się, że żyjemy. Tak więc jesteśmy zdani na siebie. Tym bardziej powinniśmy wydostać się do... Jesteśmy pod ostrzałem! Zbliża się, jesteśmy pod ostrzałem! Zrozumiałem, że nasz... Ktoś już próbował przez nie przejść. Mogę użyć pozostałych lin, aby wyrwać drzwi. Ciężarówka jest przyczepiona do drzwi. Może być wystarczająco ciężka, by je wyrwać. Nie
Teraz rozumiem. Podążając za tymi wskazówkami... Złota rękojeść mi...
Jeśli przewrócę żuraw, powinien wyrwać drzwi. Dobra, powinno zadziałać. Udało się. Ta rzeźba przedstawia nieśmiertelnego proroka. A tutaj jego lud opuszcza pustynię syryjską i udaje się na wygnanie. Osiedlili się w ukrytej dolinie i wznieśli wielkie miasto. Kitierz. Aby chronić miasto i jego obywateli, prorok zebrał armię wojowników. Ale co to przedstawia? Przedmiot, który trzymają, to nie jest boskie źródło, to coś innego, ale co? I wojownicy stworzyli dla niego atlas, aby prorok zawsze znał swoje miasto i jego tajemnice. Mapa miasta. Może pokazuje drogę do boskiego źródła. Cud, że to miejsce jeszcze się nie zawaliło. Mimo uszkodzeń, dzieło wykonano z wielkim kunsztem.
Przestań! Spokój, spokój. Wiesz, że nie pracuję na końcu. Czemu mielibyśmy ci wierzyć? Uciekłam z jednym z was. Z człowiekiem o imieniu Jacob. Gdzie jest teraz? Byliśmy razem, ale rozdzieliliśmy się w kopalni. Zabiła go! Nie! Jacob nigdy nie zaufałby obcej. Wysłuchajcie mnie! Nie jestem wrogiem! Ostrzegłam cię. Powinnaś była wrócić. Sofia! Dość! Ojcze! Myślałam, że cię straciłam. Cieszę się, że wyszłaś stamtąd cała. Wybacz, Sofii jest ostrożna. Na jej miejscu zachowałabym się tak samo. Czego się dowiedziałaś? Oddziały Trójcy nadchodzą. Musimy się przygotować. Co z nią? To przyjaciółka. Nie może jej się stać krzywda. Te ruiny. Musimy być blisko zaginionego miasta proroka. Dalej. Nie mamy czasu. Przygotujcie magazyny broni i zabezpieczcie mury. Ruchy, już! Już prawie są. Mają przewagę liczebną. Dzieci i starszyzna są w niebezpieczeństwie. Idź. Zabierz ich do katakumb. Rozpal ogniska. Musimy ostrzec ludzi w dolinie. Sofia, zwołaj naszych ludzi, a potem dołącz do mnie w górnej wiosce. Nie znikaj znowu, ojcze. Mamy wiele do zrobienia. Gdybyśmy mieli więcej czasu. To zobaczmy. Pomogę, jak tylko potrafię. Starego radia, uruchom generator. Musimy nadać komunikat i powiadomić innych o nadchodzącym ataku. Zrobię, co mogę. Wy dwaj. Potrzebuję dwóch par oczu na dolinę. Idźcie na Klee. Ten wazon z pewno... Dajcie znać, gdy zobaczycie helikoptery. Tak, oczywiście. Jeśli coś zobaczymy, zadmiemy w ruch. Idźcie z Bogiem. Hej. Musimy trzymać ich z dala od wieży Akropolu. Za wszelką cenę. Wyślemy rodziny do podziemnych kataków. Przyznam, że Jacob i jego ludzie są wytrzymali. Nadchodzi Trójca. Jego ludziom przyda się moja pomoc. Atlas, o którym mówią freski, jeśli to naprawdę mapa ruin, muszę go znaleźć, zanim zrobi to Anna. Inaczej okaże się, że ci, którzy zginęli, zginęli na marne. Nie chcę mieć tego na sumieniu. Potrzebuję więcej drewna na ob... Przed moim ludem... Chciałam już sporo. Zresztą nie wiem, ile czasu ci zostało. Grotu, wyjdzie szybciej. Powinniśmy się na tym skupić. Obiecała nie chronić. Co ja uczynię?
Musimy być na to gotowi. Jacob mówił, że przyjdą. Nigdy nie pozbieraliśmy się na sobie. Chcesz, aby wszystko runęło, gdy powieje mocniej? Po prostu miej oczy już otwarte. Jeśli chcesz pomóc, zejdź do dolnej wioski. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Kończą mi się gwoździe, a jeszcze nie skończyłem. Możemy wyrwać więcej ze starych szop, których już nie używamy. Wiem, że chcesz pomocy, ale muszę to skończyć. Pożywienie jest dla żołnierzy równie ważne, co broń. W takim razie nie przeszkadzam. Niemożliwe. Gdzie? Wiem, co robię. Witaj. To nie wystarczy. Musimy sobie jakoś poradzić. Ty... Przydałaby nam się pomoc, jeśli po to tu przyszłaś. Jak znalazłaś to miejsce? Co cię tu sprowadza? Chcę pomóc. Co mogę zrobić? Próbujemy umocnić tyle wieży, ile zdołamy. Większość z nich uległa zniszczeniu podczas zeszłorocznych powodzi. Pracujemy nad ich naprawą, ale potrzebujemy dodatkowych materiałów z całej doliny. Naprawa wieży da nam przewagę w walce z najeźdźcami. I pomoże sięgnąć wyższych poziomów zepsutych wieży. Pomożesz nam? Spróbuj. Dziękuję. Gdy je znajdziesz, przynieś je tutaj. Masz materiał, który potrzebujemy? Proszę. To chyba wszystko, czego potrzebujesz. Dobrze, dobrze. Zostaw materiały w tym koszu, a my dokończymy naprawę. Resztę materiałów zanieś do wieży nad jeziorem. Gdy skończysz, wróć do mnie. Musi być więcej. Wyślij kogoś na poszukiwania. Kogo niby? Wszyscy idą do dolnej wioski, aby przygotować się. Mówię ci, póki co musimy improwizować. Odwiedziłeś już niższą wieżę? Jeszcze nie, ale zrobię to. Powiedzieliśmy ludziom. Paliwo się skończy. Będziesz musiał wrócić do dłuta i młotka. Musi być więcej paliwa. Sobie ci wszystko zostawimy. Spędziliśmy dwa dni przeczesując stare budynki. To ostatni zapas paliwa. Nie martw się. Spodoba ci się dłuto. Nigdy się nie kończy. Przepraszam, jeśli Sofia była niezbyt serdeczna.
Rozumiem. Cieszę się, że byłeś tam, żeby za mnie poświadczyć. Od dziesiątek lat walczymy z obcymi. Trudno zerwać z nawykami. Mogłabyś pomóc w przygotowaniach. Odrobiną pracy możesz zyskać zaufanie ludzi. Zobaczę, co da się zrobić. Idą z powietrza. Jacob gromadzi wojowników w górnej wiosce, aby przyciągnąć ich uwagę. Dzieci i osoby zbyt stare, by walczyć, będą schowane bezpiecznie w katakumbach Akropolu. Pójdę tam, gdy tutaj wszystko będzie gotowe. Mówiłeś, że są ciężko uzbrojeni. Jak możemy ich pokonać? W walce otwartej nie mamy szans. Uderzą w nas mocno i szybko. Poniesiemy straty. Mają nadzieję pokonać nas na wstępie. Ale my obrócimy ich zapał na naszą korzyść. To będzie długa walka. Jeśli chcemy przeżyć, musimy wykończyć ich powoli, strategicznie. Zadamy im setki ciosów i poczekamy, aż się wykrwawią. Tylko wtedy zwyciężymy. Teraz zapalimy sygnały ogniowe, aby ostrzec innych w dolinie. Dziś wygramy, przeżywając. Zbierzcie jak najwięcej amunicji i zapasów. Ukryjcie je w jaskiniach i ruinach. Gdy już wypełnicie swoje zadania, zgromadźcie się w górnej wiosce. Zrozumiano? Tak jest! Zrozumiano! Dobrze. Teraz idźcie. Niech prorok będzie z wami. Miło cię widzieć. Ulica Sosnowa na pewno będzie się palić. Trzeba było widzieć ostatnią partię. Jak się zapaliła, nie mogliśmy jej ugasić. Nawet jeśli nie. Smród. Fakt, że zjawili się tu ludzie Trójcy, że ktoś przez nich cierpi, to moja wina. Trafili tu za mną, bo efektem moich działań jest ludzkie cierpienie. Nie, nie, Laro. Laro, przyda mi się pomoc. Nasi ludzie są rozproszeni po dolinie. Zapalona wieża sygnałowa to znak, że są w niebezpieczeństwie.
Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Gdy zobaczą ogień, będą wiedzieć, co robić. Witam. Nie jesteś z najeźdźcami. Co sprowadza cię do tej doliny? Ty przybyłaś z Jackowym. Mam do ciebie prośbę. Czym mogę pomóc? Jacob mówił, że jesteś dobra w poszukiwaniach. Po dolinie jest rozsianych pełno starych miejsc, grobowców. Zapewne widziałaś ostrzeżenia, które mają odstraszać dzieci. To nie zabobony. Te miejsca naprawdę są niebezpieczne, ale kryją również relikty z czasów świetności. To nie tylko świecidełka, ale również wiedza. Teraz potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek. 10 lat temu sama bym poszła, ale teraz przydałyby się nam twoje umiejętności. Zwiadowcy donieśli, że weszłaś już do jednego ze starych grobowców. Podzielisz się odkryciami? Oczywiście. To własność waszego ludu. Jeśli złoto ma dla ciebie wartość, mogę dać ci je w zamian za każdą odkrytą tajemnicę. Wyznawcy proroka uciekli, ale zostali zaatakowani w Syrii.